Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Osoba, która wygrała klawiaturę w poprzednim odcinku wyświetla wam się w tym momencie na ekranie, także dzięki mordeczko, że po prostu subskrybowałeś mój kanał, łapkowałeś go i dzwoneczkowałeś. Ja zapewne już napisałem do ciebie na adres e-mail o po prostu twoje dane do wysyłki. No i tyle. Moi drodzy, zostawcie tej suba, łapkę w górę i dzwoneczek. Osoby, które dawały mi itemki na live'ach wyświetlają wam się w tym momencie na ekranie i zapraszam was również do zakupienia Minecrafta Premium po prostu na mojej stronie. Link do niej znajdziecie pierwszy w opisie, także trzymajcie się i wbijajcie do Genesis, bo to Genesis ufundowała po prostu tą nagrodę. Także no trzymajcie się i tyle. Jeśli chcecie serduszko, to napiszcie coś w komentarzu, ja wam je po prostu przypnę. Także eluwa, na razie, yo, miłego oglądania, pozdro. Bym zapomniał, czat, dajcie łapkę w górę, suba i dzwona. Czat, Boże, widzowie moi kochani, dzięki jeszcze raz za to wszystko. Za te wszystkie łapki, suby i dzwony. Do oglądania, moi drodzy, pozdrawiam. Moi drodzy, także ja tepam tutaj sobie do eleganckiej osoby. Napiszmy sobie na czasie, do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy jakaś osoba mnie tu w ogóle tepnie. To jakieś w ogóle osoby do mnie, jakieś typy w ogóle do mnie piszą tutaj, że przebijaliśmy cię gilli w ogóle. No nie, mogę nam sobie przebijać, na przykład tak, spoczko. Napiszemy sobie tutaj spoczko tym osobom i tyle, także nie wiem, niezbyt mnie to nie interesuje, bo kuboj sobie i tak naprawię. Także luzik, pytanie jest teraz takie, dawaj do mnie, dobra, typamy do gracza mądry 9, nie wiem. Najbardziej mi rozwala, moi drodzy, to, że ludzie, wiecie, przebiją mi gildię i potem się na PW chwalą, to jest w ogóle ciekawa historia, nie wiem, że ludzie tutaj przebijają mi gildię, potem się chwalą na PW, tak jakby, wiecie, to było, no nie wiem, moi drodzy, takie coś po prostu nie nadzwyczajnego, o kurde. Aha, czy jestem w jakimś w ogóle skybase'ie, nie zdążyłem się dobrać, ja pierdzielę. Nie zdążyłem się dobrać i mnie to bardzo, bardzo martwi, to jest strange. Jest tutaj, moi drodzy, strange, ale pytanie jest teraz takie, czy w ogóle coś mi tu da, że to jest po prostu strange. Dobra, ten typek mnie tepnął do jakiegoś tutaj nóżek, czy on to w ogóle do mnie, że ten ziomek ma zamiar przyjść? Chyba nie, ten ziomek nie ma w ogóle nawet do zamiaru do mnie tutaj po prostu przyjść. Są takie sety, dobra, wyrzućmy mu te sety. W sumie czemu byli, wyrzućmy mu te sety, czy ten ziomek do mnie przyjdzie? Dobra, okej, czyli ten ziomek jest taką, no trochę... I pom, chociaż nie, ej, przeliczyłem się, ten ziomek tutaj do mnie jednak przyszedł, patrzcie to! Dobra, zjadł sobie ten typek koksa, ale najgorsze jest to, że on i tak ma nade mną po prostu przewagę, bo no niestety, jakby nie patrzeć, mam jednego koksa mniej, więc no prawdopodobnie sobie tutaj zginę, no ale no nic nie zrobię, drodzy, jestem sobie tutaj zginę, bo typ ma jednego koksa mniej i teraz w ogóle on na refilach cisnął ten ziomek, no to przepowa... Aha, jeszcze kumpla tutaj zawołał, no to nieźle. No to nieźle, typek jeszcze tutaj kumpla zawołał, także to gilia mega steve'owska. Szkoda, kurczę, w sensie nie mam nic do tego, że ten ziomek mnie tutaj w ogóle zrzucił, wiecie, z tych jakby, z tego, do tych nóg czy coś w tym stylu, jakby tokolwiek nazwać, bo sam tak zrzucam, więc o to nie mam pretensji, ale kurde, tutaj w ogóle nie zdążyłem się dobrać niestety i ziomek jeszcze zawołał kumpla. No to jest słabe, że tutaj ziomek zawołał kumpla. Oj, że nie polizał. Dobra, nie polizałem, uff, już tutaj chciałem... Myślałem, że jestem totalny sleeper. Oj, żeby ten ziomek polizał, no niestety nie polizał. Dobra, wiecie co, rzucę sobie te wszystkie rzucaki tutaj elegancko i myślę, że będzie spoko. Wiecie co, mam w sumie fajny pomysł. A wiecie, fajny pomysł jest to, że rzucę sobie po prostu perły. Rzucę sobie perły w ścianę. I teraz pytanie jest takie, czy uda mi się jakoś dobrać? Jeśli udałoby mi się dobrać, to byłoby całkiem nieźle, moi drodzy. Ale dobra, widzę, że już mnie rozkopuję niestety i prawdopodobnie będę miał nogi, więc jeszcze bardziej sobie przewaliłem. Chyba, że zdąży uciec. Jakbym zdążył uciec, to by był, moi drodzy, hit. Czy właśnie wymyśliłem najlepszą ucieczkę na świecie? Moi drodzy. Nie! Zlogałem. Kurczę, ale zwaliłem. Gdybym pół sekundy wcześniej zlogał. Ajajaj, dobra, było blisko. Ja sobie biorę kity w takim razie i te wam za chwilę do następnej osoby, także pozdro totalne. Ale zwaliłem, kurczę. Zapaj do mnie, czekaj. Zapałem się do ciebie cały czas. Dobra, tepnę cię i weź od razu rzucaki, bo widzę ziomków. Ja mam jednego rzucaka. Jednego? No. Dobra, to czekaj. A masz łuk z flame'em? Tu są typy, tam, tu masz typów, pa. Nie mam tylko flame'em, a widzę, bez kitu. Nogi. Pa, a on, ta, bez kitu nogi mu robił. Padł. Dobra, ten typek w nogach, nie wiem czy go... Dobra, tego ziomka wypuszczę, dobra. To tego typa wypuszczę, okej. Nie bij, zostaw go. Weź, tego zostawimy. Ty go zabiłeś? No, zabiłem do tego typa. Dałeś mi... Ty wrzuciłeś książkę Turwood Road na 60 minut? Nie. Czekaj. A, gracz opętany zgubił Turwood Road. Lol, patrz. Zostawimy tego typa, weź tu opętany set. Dobra, ej ty, co w ogóle za akcja była teraz, pyknęła fajna. Lol, elegancko. Szybka bita. Dobra, Ganzi Kobra kontra zombiaczek, kto jest lepszy? Who is better? Gościu, dawaj, giniesz na jolo. Ale dostaje oklep. Musi paść, po prostu musi paść. To w końcu musi być ten piękny kill, moi drodzy. Zginie czy nie zginie? Kurde, gościu, gin. Chodź tu, Ganzi Kobra, nie uciekaj. Nie, on będzie uciekał, Ganzi. Oddam ci itemy, byku. Oddam mu itemy, jak nie. Oddam temu ziomkowi itemki, jakby tego. Jak będzie się klepał do końca czy coś. Ja nie wiem, czy on się będzie chciał klepać do końca, kurczę. Chyba stręcza nie mam, faktycznie. Dobra, klepie się Ganzi. Elegancko. Jak mój set, na razie git. A on tylko Ganzi tylko stoi, co jest grane? Ganzi, ej. Czemu się nie bije Ganzi? Kurde. Ale oklep dostaje, dobra, poliżę? Nie poliżę, dobra, zjadę ostatniego koksa Ganzi Kobra. Nie w ogóle dlaczego Ganzi tutaj tylko i wyłącznie stoi sobie i praktycznie w ogóle mnie nie bije. Tylko patrzcie, no biega. Ty, że ja nie polizał. Boże, ale to był przy połowa akcji, gdybym teraz polizał w tej sytuacji, nie? Naprawdę, kurczę. Bo mega, mega hiper słabe. Naprawdę, no mega, mega hiper słabe. Ganzi, nie uciekaj! Ganzi, klep się ze mną. Nie no, Ganzi. Stary, oddam ci temy. Kurde, gościu. Dobra, padł, najsowo, jest skillek, elegancko, do odcinka. Piszą przypadkiem w Black Bot. Dobra, ej, bo ja teraz dopiero odpaliłem nagrywanie przypadkowo. Dobra, to lipa, ale dobra, lecimy, nieważne. Spóźniłeś się z nagrywaniem. Patrz, nie wiem, czy to będzie leciało turze, patrz, o. O, leci wiesz, ładnie, no, no, ale ładnie spada teraz dół, czekaj, to trzeba puścić 4, wiesz, ja spróbuję 5 spuściłem. Puść. No. Weź głośno coś sprawdzić. O, widzisz? Lecą w środek ładnie. Ale to nie rozwala. Nie rozwala? Czy rozwala? Nie wiem, a czekaj, spróbuję 3. Właśnie weź, pójdź, bo patrz. No. No dobra. O, rozwala, ale pomału. Dobra. Rozwala pomału strasznie, kurczę, to lipa. Ajajaj, ty, to lipa, że ci tak powiem. A czekajcie, oni wiedzą na klepę w ogóle się bite TP. Są w żubiku, dobra. Patrz, ja to zrobię tak. Wyślij, wyślij. Dobra, jest ten ziomeczek. Polizę, polizę. Polizałeś? Na jednym. Dobra, ten typek na mnie parę rzucił. Mister Focus. No. Podam może fokus na ciebie. Mister nie? Focus, ej, ale ten jego nick fokusuje się na mnie sfokusował i Mister Focus. Ej, dawaj, wbijam żółwik tego. Masz rzucaka? Dobra, jasne, od razu. Tylko ten ty będzie do góry spierdzielał. A... Czemu to rozwala tak? Jesteś tu niego? Wjechałem za typem na samą górę, polizał? Dobra. Czekaj, może dążyć do siebie. Dobra, i teraz się klepie z tym drugim. Polizał! Tak jest! Masno ni? Ekstra! Cudowna akcja. Jak będę tam na dole. Cudowna akcja, coś pięknego. Pozdro, pozdro. Dobra, skończyłem nagrywać. Moi drodzy, także ja tepam sobie tutaj do kolejnej osoby. Na Dragonie, moi drodzy, weźmy sobie tutaj, aby łuk z punchem. Dobra, mam łuk z punchem, puncha 2. Zobaczymy, czy ktoś mnie tutaj w ogóle tepnie. Do kogo mogę tepnąć na klepę? Przed chwilą, no niestety, prawie udało mi się sekund. Prawie sekund, boże, co ja powiedziałem. 1 sekunda i prawie bym, moi drodzy, uciekł, ale no niestety nie pykło. Okej, tutaj jakiś ziomeczek Radzik YouTube pisze do mnie. Dobra, tepamy do gracza o niku Radzik z podłoga YouTube. Zobaczymy, czy w ogóle mnie ten ziomek zaakceptuje. Fajnie, bo gdy mnie ten tepek, dobra, zaakceptował mnie. Mam nadzieję, że teraz mi się po prostu uda dobrać, bo wtedy chyba źle kliknąłem i się nie dobrałem. Dobra, udało mi się tym razem dobrać. Jestem na 85 poziomie i widzę, że tutaj no jest strasznie dużo typa. W ogóle dzięki Full Games za suba, jak nagrywam odcinek, widzę, że ktoś mi tu, moi drodzy, zostawił subika. Także bardzo dziękuję tej osobie, która zostawiła po prostu subika na moim kanale Full Games. Pozdrawiam bardzo serdecznie, jeśli oglądasz ten odcinek, stary. Pozdro serdeczne. Dobra, zmieńmy sobie seta elegancko. Może ktoś by tu polizał? Fajnie, bo gdyby któryś polizał z typów, no niestety żaden nie polizał, w sensie żaden, no na razie tylko jeden Jadkoksa. No właśnie, ja tu mówię, żeby oni polizali, żebym ja tylko nie polizał, to też bardzo ważne. Żebym tutaj nie wyszedł na żadnego free killa, ani nic w tym stylu. Dobra, okej, tutaj jest... Dobra, nie mam pytań, co tu w sumie jest. Bo tu w sumie nic nie ma, te typy cały czas się tam tutaj nie klepią w tej jednej kratce, ja pierdzielę, banie padła. Tu jest Strange 2, więc muszę uważać. Dobra, nie wiem, czy mi się uda stąd uciec. Dobra, spróbuję stąd w ogóle jakoś wyjść tego żółwika, czy coś w tym stylu. Byłoby mega spoko, gdyby jakoś mi się udało z niego wyjść, tego żółwika. Dobra, ej, tu jest chyba, dobra, tu jest więcej typa, mi się wydaje. Bo tu nie jestem sam, Cebula, MST. Nie, dobra, są wszyscy z tej samej gildii. Niestety, z tego co widzę, te rzucaki zbytnio chyba nie rozwalają. Dobra, udało mi się, moi drodzy, wyjść na platformę ich kuboida. Dobra, czy oni mają jakąś fosę? No niestety te nie mają żadnej fosy, ale wiecie co? Spróbuję wbić na drzewkarkę. Tak, wbiłem na drzewkarkę, bardzo mocno wbiłem na drzewkarkę, ale widzę z tego co oni mnie tutaj, moi drodzy, za mną biegną, więc byłoby naprawdę mega spoko. Widzę, że niestety nie ma mięska, moi drodzy. Czy oni za mną pójdą na drzewkarkę? Tak, idą za mną na drzewkarkę. Dobra, podoba mi się to bardzo, że idą za mną na drzewkarkę, moi drodzy. Dobra, niech tutaj za mną wbiegają, sobie rzuciłem stręża 2, tak, rzuciłem sobie stręża 2. Dalej, chodź gościu. Okej, dobra, widzę, że typek ten cebula w ogóle, on tam wbiegł do góry. Czy uda mi się dobrać? Byłoby zajebiście, gdyby mi się udało po prostu dobrać. Schowek? Dobra, okej, udało mi się, moi drodzy, dobrać. Pytanie jest teraz takie, czy któryś z tych typów tutaj przyjdzie? Co oni się tam klepią? Dobra, te typy się tu klepią, jest to ten cebula z tej gili, który typ nam... Dobra, sojusz bierzemy z tym typem. Bierzemy sojusz z tym typem, który był... Ojeju. Ten typek mi widzę, że tutaj chciał zrzucić, ale ja sobie zrobię po prostu coś takiego. I z tego co widziałem, ten typek był... Ach, niestety nie zginął ten ziomek. Ale, moi drodzy, może uda się jakoś tego cebulę zabić, wiecie co? Będę się po prostu na tym kuboidzie klepał do końca, to chyba myślę, że będzie najlepsza po prostu sprawa, bo może się coś tutaj wydarzyć ciekawego w sumie, gdyby ten typek któryś z tych typów polizał, tylko najgorsze jest to, że ja nie mam już setów, więc musiałbym tutaj jakoś na czas grać czy coś w tym stylu. No i dobra, bo ten typek jakiś narkołyk, dobra, teraz ja go zrzucę. Teraz ja tego chyba... Banie pada? Padą bania? Kurde, gdyby się udało zabić typa w powietrzu, to by był hit. Zeskoczę szybko na dół. Gdzie jest ten ziomek? Tu jest ten cebula. Jest ten cebula? Ale nie zjadł koksa. Kurde, to by był hit, gdyby mi się udało zabić typa w powietrzu, albo miał clickbait. Zabiłem typa w... Ej, w ogóle jeszcze stręża nie rzuciłem. Zabiłem typa w powietrzu na dragonie. To by był, moi drodzy, hit clickbait. Chociaż może ten typ jeszcze polizać w sumie sobie. Aha, no tak, rzuci mi poison oczywiście. A ja niestety, moi drodzy, nie mam... Dobra, polizał! Elegancko! Dobra, gitara. Nigdy się tak bardzo nie cieszyłem z killa. Na dragonie. Dobra, typek polizał. Czy mogę wziąć tu jakieś jego sety? Nie, wyrzuciłem emeraldy. Dobra, to był błąd. Dwie. Podniosę, dobra, już podniosę te emeraldy. Najgorsze jest to, dostałem tego typa 70 rankingu. Dobra, doszedłem tego typa 70 rankingu. Wracamy w takim razie do drzewkarka. Z tego co mi tutaj niektórzy mówili, że jakby poison, moi drodzy, daje antyknoka. Czy ten typek za mną tutaj wbije? Chyba ten typek nie chce za mną wbić. I jakie... Dobra, mam stręża 2 cały czas. Oj, spadę na dół. Dobra, mam 4 serca. Nie, nie chcę spać na dół, jak już zginąć to porządnie, może ten typek jeszcze by polizał. Oj, lekki lak. Dobra, wjechałem na jolo tutaj do żywika. Czy ten typek poliże? Już ryzykuje po prostu wszystko. Może się okazać, że ten typ po prostu nie ma koksów albo coś. Nie, no dobra, zjadł refila. Ten ziomek ucieka, on nie ma po prostu koksów już. Ten typek naprawdę nie ma koksów. Ale nie pada, nie wiem dlaczego ten ziomek nie ginie bez koksów po prostu. Teraz padł coś? I jest skill! Dobra, jest kill! Jestem z siebie po prostu dumny. Jestem po prostu z siebie dumny. Jak teraz by mi się udało uciec, to w ogóle by był hit. To w ogóle by był hit. W ogóle widz mi dał... Widz mi tutaj dał... Koksy mi jeszcze rzuca. Co za widz to kompletny. Dobra. Totalny sztos, moi drodzy. Totalny sztos. Ten cebula mi pokazuje sztos. Ja stąd uciekał. Także, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. No, dziękuję wam po prostu za oglądanie tego odcinka, moi drodzy, no bo myślę, że naprawdę mega kozacki odcinek. Wyszedł ten cebula, w ogóle co tego zabiłem. Przyszedł tutaj do mnie, pokazuje mi sojusz. Także pozdrawiam bardzo serdecznie tutaj Moner Pixel Peel, Moner Pixel, przepraszam, na tak nick i cebulę. Dzięki jeszcze raz za oglądanie tego odcinka. Kto dotarł do końca, napiszcie w komentarzu #skrzydła, a ja wam po prostu przypnę serduszko. Także, moi drodzy, dzięki za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i na razie, yo!